Otwieram uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej rocznika 2003-2004. Serdecznie witam przybyłych na tą uroczystość Jego Magnificencję Rektora Politechniki Krakowskiej, profesora Marcina Chrzanowskiego. Prorektorów Politechniki Krakowskiej, profesorów Jana Kaziora, oraz profesora Kazimierza Furtaka. Również serdecznie witam prorektora do spraw kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wiceprzewodniczącego Komisji Akredytacji Uczelni Technicznej, pana profesora Andrzeja Łęckiego, witam prodziekanów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, panią doktor inżynier architekt Danutę Kupiec-Chyłę, panią doktor inżynier architekt Ewę Węcławowicz-Gurgowicz, panów profesorów Kazimierza Kuśnierza oraz profesora Dariusza Kozłowskiego. Profesora Andrzeja Wyrzykowskiego, głównego architekta miasta Krakowa. Profesora Wojciecha Bulińskiego, wiceprzewodniczącego Komitetu Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk. Księdza prawata Andrzeja Waksmańskiego, przewodniczącego Komisji Kurii Metropolitarnej do spraw budowy kościołów. Pana architekta Tomasza Taczewskiego, wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Izby Architektów Polskich. Pana architekta Stanisława Dyńko, wiceprzewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Panią architekt Małgorzatę Włodarczyk, wiceprezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich. Pana architekta Artura Jasińskiego, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Krakowskiego. Panią architekt Ewę Arwaj-Podhalańską, zastępcą przewodniczącego Krajowej Izby Urbanistów, a zarazem zastępcą dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Wszystkich profesorów, pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji Politechniki Krakowskiej. Oraz was, drodzy absolwenci Wydziału Architektury wraz z rodzinami. Serdecznie was dzisiaj tutaj witam na tej uroczystości. Otrzymaliśmy adres od Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Szanowny Panie Dziekanie, proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów i dyplomów Royal Institute of British Architects. Wszystkim tegorocznym absolwentom pragnę serdecznie pogratulować osiągniętych wyników i życzyć, aby wiedzę zdobytą w uczelni mogli wykorzystać z jak największym pożytkiem w życiu zawodowym. Władzom Wydziału gratuluję niewątpliwego wyróżnienia, jakim jest współpraca ze znakomitym Royal Institute of British Architects i dziękuję za stworzenie absolwentom tej wspaniałej szansy rozwoju zawodowego. Korzystając z tej szczególnej sposobności, życzę całej społeczności akademickiej Wydziału wielu dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Łączę wyrazy szacunku. Krystyna Łybacka. Otrzymaliśmy również adresy z gratulacjami
Urzędu Marszałkowskiego w imieniu pana Janusza Sypioła podpisała dyrektor Beata Płoskąska. Dostaliśmy również od dziekana Wydziału Mechanicznego pana profesora Stanisława Michałowskiego, także z redakcji architektury od pani Ewy Przestaszewskiej-Poremskiej, z firmy Reiners od pana Macieja Przybylskiego. Magnificencjo, szanowni państwo, drodzy absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Spotykamy się dzisiaj wszyscy na tej sali, hali sportowej Politechniki Krakowskiej w dniu 24 kwietnia 2004 roku na uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomów Royal Institute of British Architects absolwentom Wydziału Architektury kierunku Architektura i Urbanistyka, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2003-2004. Jest to już czwarte uroczyste pożegnanie absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, które jest niewątpliwie doniosłym momentem w życiu Wydziału. Wydarzenie to jest bez precedensu w historii szkolnictwa wyższego związanego z kształceniem architektów w Polsce, bowiem obecnie jesteśmy jedynym w naszym kraju, a drugim po Moskwie w krajach byłego bloku wschodniego Europy Środkowo-Wschodniej Wydziałem Architektury posiadającą tą akredytację. Dla nas stało się to potwierdzeniem wysokiego poziomu szkoły. Dyplomy magistra inżyniera architekta wyposażone w dodatkową wkładkę akredytacyjną ułatwią młodym absolwentom uzyskanie pracy nie tylko w Europie, ale na całym świecie, ponieważ Królewskie Stowarzyszenie Architektów Brytyjskich, które jest najstarszym stowarzyszeniem, cieszy się ogromną renomą. Drodzy absolwenci, otrzymacie dzisiaj dyplom równoważny z innymi zagranicznymi dyplomami, który wam zapewni takie same warunki jak innym architektom Europy w staraniu się o uzyskanie licencji do uprawiania zawodu architekta. Dyplom ten do dnia dzisiejszego uzyskało 933 absolwentów. Dzisiaj otrzyma go 277, a więc łącznie do tej pory dyplomy RIBA posiadać będzie 1210 tak absolwentów naszego wydziału. Za 6 dni Polska będzie w Unii Europejskiej. Jest mi niezmiernie miło stwierdzić, także z pewną satysfakcją, że nasz wydział, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, zrobił wszystko, by zapewnić sobie i swoim absolwentom odpowiednie miejsce i poziom edukacji w Unii Europejskiej. Uzyskał to już wcześniej, na przełomie wieków, wprowadzając nowe pokolenia architektów, XXI wiek z nadzieją na lepszy, piękniejszy, humanistyczny, a zarazem ekologiczny kształt przestrzeni naszej Ziemi, otwierając równocześnie nową kartę w dziejach historii Wydziału Architektury. Szczególne słowa uznania należą się wszystkim profesorom i nauczycielom akademickim Wydziału Architektury, współautorom i kreatorom współczesnego oblicza Wydziału za wielki wysiłek i wkład w zakresie kształcenia, który doprowadził do dzisiejszej pozycji Wydziału Architektury Krakowskiej w kraju i w Europie. Także znaczące, wielkie słowa uznania należą się władzom rektorskim w osobie kolejnych rektorów, obecnie panującego rektora profesora Marcina Chrzanowskiego, za wielką pomoc i wkład w rozwój Wydziału. Drodzy absolwenci, dzisiejszy dzień
jest bardzo ważnym dniem zarówno w życiu szkoły, którą kończycie, jak w życiu każdego z was. Dla szkoły jest on sukcesem dydaktycznym. Dla was jest to zwieńczenie długich lat nauki, w tym kilku lat związanych z naszym wydziałem. Był to, jak sądzę, piękny okres waszego życia, związany z młodością, nauką, zapałem i nadzieją. W czasie nauki na naszym wydziale staraliśmy się dać wam rzetelne i wszechstronne podstawy wiedzy o trudnym i pięknym zawodzie architekta. Jestem przekonany, że zawsze gdziekolwiek będziecie i jakiekolwiek będą wasze życiowe role, zawsze wracać będziecie wspomnieniami do etapu życia, który spędziliście w murach uczelni razem z nami. Możecie być dumni, że ukończyliście studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w mieście o wspaniałej tradycji i kulturze, dyplomem o znaczeniu międzynarodowym, który daje wam podstawy wykonywania zawodu w zjednoczonej Europie. Kończąc, pragnę wszystkim i każdemu z osobna pogratulować, życząc udanego życia zawodowego i osobistego. Gdziekolwiek będziecie, wspominajcie nas i pamiętajcie o naszym wydziale. Dziękuję. Dear students, you are just about to become our alumni. You will be handed out diplomas of Politechnika Krakowska, which are accredited by Royal Institute of British Architects. Therefore, it is natural that all you understand even my English, not to mention true English. Otóż istotne jest nie tylko umiejętność porozumienia się i stąd jest potrzeba języka, ale istotne jest to, co wniesiecie do światowej cywilizacji. Jesteście wysoko wykwalifikowanymi młodymi ludźmi, nie tylko pod względem zawodowym, nie tylko w świecie techniki, ale także i jesteście twórcami. Czy będziecie twórcami, jeśli wasze dzieła ujrzą światło dzienne. I to jest bardzo ważne, żeby ujrzały, i żeby to był was autentyczny wkład. Nawiązując troszkę do słów pana dziekana, pamiętajcie, skąd wyszliście i starajcie się przetworzyć to, czego tutaj nauczyliście się, opierając się właśnie na tej tradycji. To wtedy jest szansą, że do tej międzynarodowej wspólnoty, do której należymy już od bardzo dawna, do której oficjalnie wchodzimy niedługo, znajdziecie swoje miejsce. Bardzo dziękuję panu dziekanowi i wszystkim profesorom i obecnym i nieobecnym, którzy nie tylko zapewniają bardzo wysoki poziom nauczania na naszej uczelni, jeśli chodzi o architekturę, a inne dziedziny też, ale dzisiaj mówimy o architekturze, i że włożyli tyle wysiłku, a także i ten wysiłek, który został tu włożony w to, żeby już kończąc studia, niejako trochę na zapas, mając już pewien kredyt zaufania, żebyście mogli wejść rzeczywiście z tą akredytacją instytucji, która ma taką wysoką pozycję międzynarodową. Także bardzo serdecznie tu jeszcze raz wszystkim profesorom, którzy mnóstwo wysiłku musieli włożyć w to, żeby to nauczanie mogło się odbywać na takim poziomie. Bardzo serdecznie dziękuję. A wam życzę, żebyście zaistnieli. To mi się wydaje dla architektów, dla każdego z nas jest najważniejsze. Każdy z nas szuka własnej drogi. Macie wszelkie dane, wszelkie szanse na to, żeby znaleźć tą własną drogę i żeby polska architektura błyszczała. Dziękuję bardzo. Do pięknych słów wypowiedzianych przez
Magnificencję rektora Politechniki Krakowskiej, pana dziekana, że z tej strony chciałbym dodać, że dzisiejsza uroczystość jest wielkim wydarzeniem i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zdaję sobie sprawę, że zostało poprzedzone wielkim wysiłkiem, wielkim trudem z Waszej strony. Chciałbym również zwrócić się do panów profesorów i podziękować za ogromny wkład i wysiłek, jaki Państwo wnoszą, by to kształcenie odbywało się na tak wysokim poziomie. Za to naprawdę serdecznie dziękuję, a wiem od studentów, jak dużo wysiłków muszą wnieść, by uzyskać stosowny podpis w indeksie wielu naszych wybitnych profesorów, którzy swoją pozycję ugruntowali nie tylko w kraju, ale i również za granicą. A w imieniu władz uczelni chciałbym zapewnić, że niezależnie od tego, gdzie będziecie, możecie zawsze liczyć na naszą pomoc, na naszą radę, na naszą zawsze pomocnie do Was wyciągniętą dłoń. Kończąc, jeszcze raz chciałbym życzyć wszystkim Państwu wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu osobistym, jak i również w życiu zawodowym, by ten zawód przyniósł Wam wiele satysfakcji i by stworzył możliwość rozwoju Waszych zainteresowań, Waszych pasji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym pogratulować Wam trzech rzeczy. Po pierwsze, pogratulować Wam, że 5-6 lat temu podjęliście decyzję wyboru jednego z najpiękniejszych kierunków, jaki można sobie wyobrazić, królową nauk technicznych, architektura. Po drugie, żeście wybrali Politechnikę Krakowską, Wydział Architektury. To jest rzeczywiście fantastyczna sprawa. Jeden z najlepszych, jak dosłyszymy, wydziałów przynajmniej w Polsce, o ile nie w Europie. I wreszcie trzecia sprawa, to jest pogratulować Wam tego, żeście studiowali i podjęliście te studia tutaj, w tym mieście, w naszym Krakowie, jednym z tych miast, które tworzą atmosferę, które kształtują świadomość, dzięki której będąc tutaj, ucząc się, kształcąc, doznajecie pewnych przeżyć, które zostały w Waszej świadomości na całe życie. I na koniec dwa słowa. Einstein kiedyś powiedział, człowiekowi do życia potrzebne jest trochę wody, trochę chleba i trochę satysfakcji. Tego Wam w życiu życzę. Dziękuję. Chciałem najpierw pogratulować gronu profesorskiemu za to, że Wy jako ci, którzy są mistrzami dla swoich uczniów, doprowadziliście do tej dzisiejszej uroczystości i do tego, aby ci Wasi uczniowie mogli dzisiaj mieć tą wielką radość, wielką satysfakcję. I chcę pogratulować również Wam, którzy dzisiaj kończycie tą wspaniałą, jedną z najlepszych w świecie uczelni. Kiedy coś się kończy, zwykli jesteśmy odpocząć, powiedzieć sobie, no teraz trochę odpocznę. Tymczasem ja bym wolał, żeby w rubryce architekt było słowo twórca. A twórca nigdy nie odpoczywa. Przyjechałem tutaj, aby osobiście złożyć gratulacje władzom i właściwie całemu wydziałowi, albowiem to, co Państwo w Krakowie czynicie z punktu widzenia całego środowiska architektonicznego naszego kraju, jest niezmiernie ważne. Izba Architektów jako organizacja, która z mocy prawa jest odpowiedzialna względem społeczeństwa za jakość wykonywania zawodu w naszym kraju,
jest wam wdzięczna za te działania związane i z akredytacją, i ze stałym dążeniem do podnoszenia poziomu nauczania na tym wydziale. I pragnę was prosić, abyście pamiętali, że jednymi z istotniejszych twórców kultury są właśnie architekci i że poziom was jako twórców tej kultury w dużym stopniu będzie decydował o powodzeniu naszego kraju. Dziękuję. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi Jego Magnificencji, który na początku użył nowego języka dla nas, w pewnym sensie, w cudzysłowie, języka, który otwiera nam drogę do Europy. W przypadku naszego zawodu tym drugim językiem jest nasza zdolność wyrażania myśli poprzez rysunek, szkic, poprzez urzeczywistnienie abstrakcji, która w realności przemienia się w materię. I myślę, że to jest najważniejszą cechą tego zawodu i to jest naszą wspaniałą perspektywą w Europie. Dziękuję. W dniu dzisiejszym razem z dyplomami od dnia dzisiejszego będziecie mogli używać tytułu architekt. Ten tytuł to dopiero początek, jak to już padło, waszej drogi i drogi trudnej. I na tej drodze chciałabym was prosić, abyście pamiętali, że to architekt kreuje i kształtuje przestrzeń i abyście dbali o kreowanie tej przestrzeni, bo to, co powstanie w myśl waszej kreacji, będzie świadczyło o naszych czasach i o ludziach, którzy to tworzyli. Dziękuję bardzo i raz jeszcze gratuluję. W imieniu Stowarzyszenia Architektów Polskich witam Państwa dzisiaj. Witam Państwa dzisiaj w gronie dyplomowanych architektów. To są szczególne dokumenty otwierające drogę do kariery zawodowej. Życzę tutaj satysfakcji twórczej, satysfakcji materialnej. Ten dokument otworzy Państwu także drogę w świat. Mam nadzieję, że część z was, którzy tą drogę wybiorą, wrócą tutaj, bo w kraju czeka na nas, na architektów, wiele wyzwań i wiele pracy, czego i Państwu, i wszystkim tutaj obecnym życzę. Dziękuję raz jeszcze. W imieniu Izby Okręgowej Urbanistów z siedzibą w Katowicach, która obejmuje 1/4 kraju oraz Wydziału Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa, który jest poważnym pracodawcą w mieście, zatrudniając blisko 60 architektów aktualnie. Chciałam Państwu pogratulować skończenia tego prestiżowego wydziału pod kierunkiem znakomitej kadry profesorskiej. Witam w realnym świecie architektury i urbanistyki, który jest, zapewniam, fascynujący. Dziękuję. Nie mów, Kościele święty.
działania. Zabieramy taką opiekę, zabieramy taką pomoc i prowadzenie trakcji studiów. Dzięki temu mogliśmy po prostu studiować na najlepszych literaturach w Polsce. Jeszcze raz w imieniu wszystkich dziękujemy. Dziękuję bardzo, przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich pracowników, profesorów, pracowników dydaktycznych, całego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. To za waszą przyszłość, za dobrą pracę, za ładne, wspaniałe realizacje w Polsce i na całej naszej ziemi. Ziemi naszej, wspólnej, europejskiej, światowej. Ładnych realizacji, szerokiej drogi, wszystkiego dobrego, pomyślności dla was w życiu zawodowym, osobistym, pragnienia
znaczy urealnienia i spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkiego dobrego. Za waszą przyszłość.